Dzień dobry, witajcie. Trochę wieje. No. My znowu jesteśmy pod Sfinksem. Tak, wczoraj z opóźnieniem świętowaliśmy Dzień Kobiet. Dzisiaj świętujemy tutaj oto dzień tych pięknych oblicz naszych męskich. Byliśmy dzisiaj w tym galerii Mokoto, właśnie wracaliśmy z kina. Byliśmy z sąsiadami z Mokotowa, z naszymi wspaniałymi, na Kung Fu Pandzie 4. Która trochę nas zawiodła. Moim zdaniem była mocno słaba. Mi się fabuła podobała, ogólnie sam pomysł, ale te sceny walki i tak dalej to już leciało strasznie na tych pierwszych częściach i na tym fajnym jakby klimacie, a całość trochę nudziła. Tak. Zgadzam się z tym, że było trochę nudno. W zasadzie najbardziej podobała mi się końcówka, bo napisy były do Oh baby, baby. Tak, Jack Black dał popis i wykonał kawałek Britney Spears, więc był sztosik, końcóweczka. Tak. No, to coś, co lubimy. Także fajnie, fajnie. A teraz, żeby już nie przedłużać, bo jest trochę zimno, lecimy do środka zająć miejsce. W międzyczasie czekamy na Paulinę i Grzesia i za chwilę na pewno zobaczycie coś pysznego. Ja tak bańkę w górze, słuchajcie, ale ustawiam się ryjkiem do światła, żebyście mnie widzieli. Chciałam wam powiedzieć, że już zakończyliśmy nasze dzisiejsze stołowanie się na mieście. Gdyby ktoś był zainteresowany, to zadania dla czterech osób, za desery, do tego za butelkę wina i dwa inne napoje. Zapłaciliśmy, już wliczając w to nasz napiwek, 470 zł. Także bardzo wydaje mi się uczciwie, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, bo te dania były naprawdę bardzo smaczne, a teraz wróciliśmy tutaj na telewizorni królowa paletkara Iga Świątek. Oglądamy, kibicujemy, a chciałam wam powiedzieć o tej fajnej rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, wczoraj, nie wiem czy widzicie, ale już tutaj nic nie ma. Nasi sąsiedzi zabrali swoje graty, bo już szczęśliwie zakończyły się u nich poprawki. Mieliśmy okazję trochę im pomóc, a może bardziej poprzeszkadzać przy składaniu łóżka. Było mega sympatycznie, ale powiem wam, że to jest kurde po prostu takie miłe, bo pierwszy set dla Igi Świątek. To jest mega miłe, dlatego że no, my po prostu Olgę i Damiana bardzo polubiliśmy, tak z wejścia od razu, więc chcieliśmy im tak z serduszka pomóc, a dostaliśmy prezent i niech was nie zmyli to Tofifi, które trzymam, bo w środku jest jeszcze jedna ekstra rzecz. Pokażę wam to w ten sposób. Zobaczcie! Będziemy mieli okazję się z Andrzejkiem wybrać na włoską kolację. Sztos, po prostu mega fajny prezent, tym bardziej, że my lubimy jeść, a kuchnię włoską to już w ogóle kochamy bardzo. Także mega fajnie, naprawdę, mega się jaram. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Nie wiem, czy Olga i Damian to oglądają, ale jeżeli tak, to naprawdę bardzo dziękujemy. Bardzo nas to zaskoczyło i było to bardzo miłe. A teraz już kończę moje dzisiejsze biadolenie. Zabieram się za kibicowanie. Widzimy się rano. The next day. Dzień dobry, witam się z wami ja, wasz kasztanek. Obok mnie mój jakże przystojny mąż. Andrzeju, dokąd jedziemy? Idziemy do banku naszego, który nam udzielił pięknego kredytu hipotecznego, gdyż ponieważ mamy już prawie że komplet dokumentów, znaczy komplet dokumentów, które interesuje bank. Tak. To jest najważniejsze, więc idziemy się ubezpieczyć i idziemy wgrać do systemów akty notarialne, świadczące o tym, że jesteśmy właścicielami naszego mieszkania. Tak, jesteśmy właścicielami. Oczywiście powiem wam, że w ogóle te formalności związane z tą całą papierologią przy okazji kredytu, no to można się nieźle pogubić, w sensie sporo jest tego, ale tak, bank nam wystawił zaświadczenie o wpisie hipoteki
do ksiąg. Taki sistek był potrzebny i to już za nami. Notariusz też już za nami. Tutaj mamy teczkę, a w niej nasz właśnie akt notarialny. Także teraz musimy ubezpieczyć mieszkanie, bo pamiętajcie, że nawet jak mieszkanie odbierzecie, to dopóki nie macie tego właśnie przypisania własności, to ono nie jest wasze, w związku z czym nie jesteście w stanie go ubezpieczyć. I tutaj was po prostu uczulam, bo wiem, że niektórzy ubezpieczyciele nie grają fajnie. I jak klient przychodzi i chce nieruchomość ubezpieczyć, to oni to robią, bo hajs się zgadza. Natomiast gdyby w tym okresie, powiedzmy, kiedy jeszcze nie macie tego aktu notarialnego, coś wam się z mieszkaniem stało, to i tak mimo że macie to ubezpieczenie, nic byście nie wywalczyli. Dlatego, że nie byliście jeszcze zgodnie ze wszystkimi papierami właścicielami tej nieruchomości, jakby, bo zarządzał nią deweloper. No i właśnie. I takie ubezpieczenie to można sobie wrzucić. Także bądźcie czujni, gdyby ktoś kiedyś chciał was oszukać. Trzeba bardzo uważać, bo ludzie niestety szukają okazji. Także tak. Taka informacja dla zainteresowanych, a my właśnie lecimy do tego banku i ogarniemy tą papierologię prawie do końca. Much later. Ten odcinek, słuchajcie, wyjdzie nam mocno kulinarny. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale Grzesiu właśnie przygotował tatara i zaraz po prostu kopary wam opadną. Słuchajcie, niby jesteśmy w domu, ale podanie takie jakby restauracyjne. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje, jeszcze do tego ten piękny talerz z Ikei, na który choruję bardzo. Strasznie chciałabym mieć taki komplet. To piękne. Brawo, Grzesiu. Ocet w kremie. Tylko ale ten Kielecki wszystko obsuje, ale ogólnie... Widzisz, z tym, żeby dodać bardzo do majonezu do tatara? No. Odrobinę. No tak, z paczku dla dekoracji. Bardzo, ale bardzo ładnie się to prezentuje. Co jest jeszcze dzisiaj przewidziane w repertuarze Grzegorzu? Steki, czyli słuchajcie, to jeszcze nie koniec, żebyście sobie nie myśleli, że to już. Zaraz tak. Do was wracamy. Tak, to jeszcze będziemy smażyli. O, tutaj patrzcie, Grzesiu ma taką sztukę mincha. Ja nie mogę, ale będą mieli panowie wyżera. Żeby nie było, słuchajcie, ja się naprawdę dietuję i ja mam tu swój prowiant. No, także wracamy do was niebawem. Tatar zjedzony. Wjechało więcej mięsa, gdyby komuś było mało. Słuchajcie, zobaczcie, jak Grzesiu pięknie to przygotował. Kukurydzka. Oni jedzą takie rzeczy, a ja jem rzepę. Jest dobrze. Rzepa jest dobra. Rzepa no. Jest smaczna i zdrowa. Tylko, że człowiek nie ma potem siły. Obiad miał biegać. Ale żeby nie było, nie narzekam. Naprawdę mi smakuje. Koniec o jedzeniu w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym.